Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A dzisiaj mam dla was komputerową ciekawostkę. Często, gdy proponuje się składanie jakichś budżetowych komputerów, pojawia się temat Intel Xeona, tak? Żeby sobie ściągnąć płytę z Chin i podstawić na tego typu procesorze komputer. I tak zacząłem się zastanawiać, jako że zawsze byłem ten AMD boy, czemu nikt nie proponuje Opteronów, czyli serwerowych procesorów od AMD. Jeżeli chcemy kupić 16-rdzeniowego Opterona, musimy zapłacić 150 zł. Brzmi nieźle, nie? Gdzie jest haczyk w takim razie? Gdyby chcieć porównać Opterona do czegoś współczesnego od czerwonych, byłaby to seria Epic, czyli no właśnie ich nowe procesory serwerowe. Threadrippery nie do końca, bo Threadrippery są bardziej no, do stacji roboczych dla konsumentów, natomiast Epic czy seria Opteron raczej były zawsze dedykowane do tych zastosowań serwerowych. Tak, więc mamy serwerowy procesor, który sprawdzimy w zastosowaniach, do których kompletnie nie był projektowany, czyli sprawdzimy go w grach. I ogólnie jak się sprawuje jako desktop. Ma to sens, nie? W Chinach możemy znaleźć płyty główne, które są oczywiście w cudzysłowie dedykowane desktopom na soket G34, czyli właśnie pod Opterony. I w Polsce nie ma ani jednego filmu na ten temat, więc pomyślałem, że kupię po to, żebyście wy nie musieli. A to wszystko dzięki dzisiejszemu sponsorowi, czyli mnie! Bo zmarnowałem 539 zł na ten komputer. Mogłem gdzieś dziewczynę zabrać w fajne miejsce za ten hajs. Albo mógłbym kupić lepsze lampy tutaj do studia. Albo stary statyw bym mógł kupić. Tyle mądrzejszych wydatków by mogło być. I wiem, że może już trochę na samym początku zaspoilerowałem wam trochę film, ale po prostu już doskonale zdaję sobie sprawę z tego, dlaczego Opteronów nie poleca się do tak zwanych budżetowych komputerów. Tak więc mamy płytę główną firmy. Ja to czułem, że tak będzie, że to będzie płyta główna. Tak naprawdę płyta główna jest firmy Jinxia na chipsecie X89, to przynajmniej pokazuje CPU-Z. No i oczywiście mamy do tego wszystkiego jeszcze Opterona 8281. Jest to 16-rdzeniowy Opteron, który ma bazowy zegar 2,6 GHz, boostuje do 2,8 GHz. No i mamy 16 GB w dwóch kościach DDR3 ECC. To akurat co widzicie, to jest kość 2-gigabajtowa, która była w zestawie, ale no dokupiłem tak, żebyśmy mieli te 16 GB RAMu. No, w zestawie było także chłodzenie, które wygląda na dość małe, ale trzeba sobie powiedzieć, że całkiem nieźle chłodzi tego Opterona, przynajmniej jestem z tych wyników zadowolony. Mamy tutaj taki radiator z wentylatorem. Początkowo myślałem, że to jest chłodzony chipset, podobnie jak w płytach X570. Ale nic bardziej mylnego, to jest chłodzenie sekcji zasilania i tak pomimo tego wentylatorka sekcja zasilania grzeje się po prostu jak głupia, więc no. Mamy tutaj GTX-a 970, bo wydaje mi się, że to będzie całkiem wyważona karta do takiego procesora. No i wszystko to upchałem jeszcze w obudowie Deepcoola CL500. Całkiem pojemna buda, jak widać, dość estetycznie się prezentuje i myślę, że w takiej konfiguracji będzie nam to nieźle działać. No i też na ekranie macie tutaj oczywiście wypisane wszystkie komponenty, które zostały użyte do tego testu. W ogóle wszyscy myślą, że to jest włącznik do komputera. Tu jest power, a tu jest, zobacz, do montowania chłodnicy, żeby był prosty dostęp. Jako że ja jestem często utożsamiany z czerwonymi, przyjrzyjmy się do kogoś, kto jest utożsamiany z niebieskimi. Człowieka, który ma więcej Xeonów niż Yaphing Padów. Przenieśmy się do PC by TQ. Fajnie tu masz. A dziękuję. Podoba mi się. Jakby pan zarekomendował moim widzom swój kanał, co by pan powiedział o swoim kanale? Moi drodzy, jeżeli uważacie, że czerwień jest zbyt czerwona, to gwarantuję wam, że kolor niebieski w waszym sercu zrobi więcej dobrego niż czerwony. Okej. Improwizowałem tą kwestię, mogła nie wyjść. To jest pan Michał. Pana Michała możecie kojarzyć z tego, że pan Michał bardzo lubi procesory Xeon, o których całkiem sporo nagrywa i sam często oglądam. Więc pomyślałem, że jako że ja jestem znany u nas jako AMD boy i kupiłem procesor Opteron, no, więc myślałem, że chciałbyś zobaczyć, jak to działa. Jestem niezwykle ciekawy, co kryje w sobie moc 16 rdzeniów.
Ja tylko powiem wam tak, że po tym filmie to będzie tak zwane Loves in Zion. No, można by się było generalnie zdziwić, ale architektura wbrew pozorom ma znaczenie, a czas, o których w tym momencie mówimy, czyli przełom 2011 roku, to były zamierzchłe czasy, jeżeli chodzi o AMD. W ogóle, jeżeli mamy robić jakiś sens porównania z Xeonem, to właśnie powiedziałem Michałowi, żeby ej, weź, słuchaj, w podobnej cenie znajdź jakiegoś Xeona, zobaczymy, jaka jest w ogóle różnica. No i się okazało, że Michał zaproponował tego Xeona, którego ja też testowałem jakiś czas temu na kanale. Tak wyszło, nie będę ukrywał. I najważniejsze jest to, żeby skumać, że staraliśmy się dopasować wydajność względem ceny, bo gdybyśmy szli rocznikowo tylko i wyłącznie tutaj w doborze procesorów chociażby czy całej platformy, no to byśmy musieli zmierzyć naszego Opterona prockiem rzędu E5-2689, bo on by tak kwotowo wychodził bardzo podobnie z płytą główną jak właśnie ten Opteron, ale tu byśmy mieli w tym momencie 8x16. Co mogłoby być knockoutem, więc stwierdziliśmy, że może weźmiemy taką wersję pośrednią, czyli 6x12, co i tak nie brzmi źle, ale kwotowo, że tak powiem, jest w punkt. Przy czym jest to sprzęt troszeczkę nowszy, bo to jednak są 2 lata, no 3 lata różnicy, ale nie wiek jest tutaj, że tak powiem, jedynym knockoutem dla tego. To zobaczymy, czy więcej rdzeni jest lepsze. Dokładnie, sprawdźmy, czy więcej znaczy lepiej. Nie, ale cenowo nie przekroczysz. Cenowo nie. Nie, bo to jest 250 plus. Czyli nowszą platformę 80, de facto kupujemy. 250-80 to jest 200, to jest 330 plus RAM kosztuje 16 giga. Aha, to faktycznie to jest 600 zł. Macie tutaj teraz wyświetloną całą platformę testową na Xeonie, która również została wykorzystana i zaraz lecimy z wydajnością. Tak jest. Dobra, słuchajcie, mamy wyniki. Cinebench R15 i tutaj totalny knockout ze strony Xeona, 937 punktów kontra 601. Czepne Xeona. Xeon, dobrze, przepraszam. Ja mówię i raz tak, jeśli ludzie też denerwują potem. Powiem tak, trzeba być konsekwentnym. Albo mówisz do końca źle, czyli mówisz cały czas Xeon, albo już mówisz dobrze i no. Ci ludzie się obrażają, no ale trudno. AMD Opteron. Opteron. W Cinebench R20 mamy znowu knockout 2175 punktów kontra 1445. Przechodząc do Blendera i projektu BMW, no tutaj również Xeon skończył. Powiem ci, że gdyby Xeon skończył 2 razy szybciej. Classroom tutaj sytuacja nie jest już taka sama, bo tutaj zaledwie 10 minut szybciej. Ja nie wiem w ogóle, kto by się tak śpieszył, żeby 10 minut szybciej. Ja myślę, że w tej sytuacji warto podkreślić, że Opteron dba przede wszystkim o wasze zdrowie i na przykład daje wam możliwość wyjścia z psem na spacer w tym czasie albo odwiedzenia na przykład teściowej. Trzeba, moi drodzy, odwiedzać teściowe. Teściowe są bardzo ważne. I ja niedługo będę ją często odwiedzał. Ej, ty jesteś lepszym marketingowcem niż ja. Ja w ogóle na początku powiedziałem, że kupiłem po to, żeby oni nie kupowali, no. No to słuchajcie, tradycyjnie lecimy z Counter-Strike'em Global Offensive i ojoj. Dalej mamy Valoranta, no i tutaj sytuacja wygląda już dużo lepiej, chociaż trzeba przyznać, że Xeon tutaj też odlatuje w siną dal. Wiedźmin 3, ustawienia Uber, miejscówka Nowigrad, no i tutaj również po raz kolejny praktycznie 2 razy lepszy wynik ze strony Xeona. GTA 5, ustawienia wysokie, 40 klatek na Opteronie, 86 na Xeonie. Przechodząc do Shadow of the Tomb Raider, stwierdzam, że Opteron chyba bardzo lubi liczbę 40, ponieważ tutaj po raz kolejny widzimy taki sam wynik, chociaż trzeba przyznać, że Xeon tutaj nie odjeżdża tak daleko. Red Dead Redemption na API Vulkan i o matko, co tutaj się stało? I okazuje się, że w obydwu przypadkach ograniczeniem jest GTX 970. No, Vulkan rzeczywiście robi tutaj robotę. No, czy tak samo będzie robił robotę w Doomie Eternal? Niekoniecznie, chociaż trzeba przyznać, że 45 klatek to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że ta gra jest całkiem nowa. A jeżeli ktoś z was lubi pokazy slajdów, to Need for Speed Heat dostarczy wrażenia rodem z PowerPointa, gdy będziemy ogrywać go na ustawieniach wysokich z wykorzystaniem Opterona. Na całe szczęście, gdy zdecydujemy się zejść do ustawień niskich, okazuje się, że 31 klatek jak najbardziej jesteśmy w stanie osiągnąć, no i gra, można powiedzieć, że byłaby grywalna. Opteron na pulpicie pobiera, uwaga, 122 W. W razie jak odpaliliśmy Blendera, on to pobierał 209
90 W, a gdy odpaliłem Red Dead Redemption, to z gniazdka PC wciągał 420 W. Jeżeli chodzi o trend w grach, to jest ciekawa sprawa. Przykładowo w LoLu na najwyższych ustawieniach wyciągamy 60 latek. Tak jest. I czym nowsza gra, czym wyższe API, nowsze API, tym jest lepiej. I to jest taki paradoks, że właśnie w LoLu mamy 60 latek, a w Red Dead Redemption mamy 37. Średnio było 37. Grywalne, tak. No, ale jest grywalne. Autentycznie byłoby to grywalne i wniosek z tego jest taki. Wniosek z tego jest taki, że opterony i ogólnie AMD-ki są jak kobiety lub jak wino. Czym starsze, tym lepsze. Może się okazać za 10 lat, że ten Opteron będzie wyciągał 60 klatek, na przykład w Red Dead Redemption 3, kto wie. Tak, ale wynika to głównie z tego, że no, im nowsze gry, tym te gry są nauczone wykorzystywać więcej wątków. Tak. A LoL, który działa na przykład na DirectX 9, czy CS, który działa na DirectX 9, one żyłują jeden wątek, nawet może nie mocno, ale wydajność pojedynczego rdzenia ma bardzo duże znaczenie. I tak nie wiem ile one, z 4 wątki max wykorzystują te gry i generalnie żyłują. To samo zresztą jest z grami na DX11, Need for Speed, działał bardzo kiepsko, a Shadow of the Tomb Raider, czy tak jak był Doom Eternal, czy Red Dead Redemption 2, one by były grywalne. Jakby. Dało się to oglądać bez miksera w gałkach rocznych. No, zgadza się. Warto sobie uświadomić, że opterony generalnie były używane w serwerach, tak? Tak jest. Więc no, zresztą no tak jak ty robisz te Xeony do gier, no to jest troszeczkę wykorzystywanie tych procesorów niezgodnie z ich myślą. One były nastawione do wirtualizacji, do wielu wątków naraz, do serwerowych zadań, a nie do katowania jej w grach. Dlatego te procesory wtedy miały jakby dużo sensu, na przykład w jakichś szafach wielkich pod serwer produkcyjny, ale no do gier nikt nawet nie myślał wtedy, żeby to kupować. Czy Option ma jakąkolwiek zaletę, którą można by było tutaj uwypuklić, tak żebyśmy mieli no, jakikolwiek pozytyw? W sensie, czy się opłaca to kupić do czegokolwiek? Czy się do czegokolwiek po prostu nadaje? W sensie, no powiem wam tak, na pewno się opłaca, jeżeli ktoś z was ma już jakby szafę serwerową i na przykład ma wersję mniejszą rdzeniową i chciałby zrobić upgrade serwera, może kupić więcej rdzeni. Wiem, głupie to jest, ale... Bo nie wiem jak w Katowicach, ale na przykład w Krakowie to my wszyscy mamy serwery w domach, nie? Nie, u mnie nie ma, ale... Nie no, tak totalnie z ręką na sercu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że po prostu to jest źle wycenione i w tej cenie kompletnie się nie opłaca tego kupować, dlatego też na samym początku tak już wam trochę zaspoilerowałem. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że przy tym poborze mocy, jakby który jest praktycznie taki sam albo nawet gorszy jak Xeony, gdzie Xeony są de facto tańsze, to jakby ten procesor nie widzę, żeby miał jakiś sens, bo pomimo, że Xeony są, no nie wiem, mają mniej rdzeni, one są w stanie szybciej mielić niektóre operacje. Które Xeony mają mniej rdzeni? No ten na przykład, co pokazaliśmy, sześciordzeniowy. A, no ten, to tak. No i on jest i tak szybszy, więc tutaj po prostu chodzi o IPC, czyli o skalowanie się. Instrukcję na cykl, prędkość instrukcji wykonywania na cykl, która po prostu no, w Opteronach leży, no ale to też jest starszy procesor, tylko no, nie opłaca się tego kupować do takich powiedzmy buildów, jak tu Michał robi z Xeonami, bo po prostu no, źle to jest wycenione moim zdaniem. Tak, no ja na przykład mogę powiedzieć, że jest to na pewno sprzęt, jeżeli ktoś by się uparł na przykład na zakup koniecznie, to na pewno dla jakiegoś entuzjasty, tak, dla fanboya, żeby nawet nie powiedzieć. gdyż moim zdaniem akurat na tym tle, no faktycznie Xeony wypadają lepiej, ale ja nie będę w tym momencie szkalował, bo też musiałbym w tym momencie postawić tutaj spory przecinek, którym trzeba było odgrodzić pewne serie Xeonów i tak dalej, więc nie mam żadnych tutaj pretensji. W tym momencie platforma Epica, jak wszyscy doskonale wiemy, zamiata Intelem, więc tak, myślę, że tutaj to nie chodzi o te śmiechy, chichy, tylko tak. Ja kupiłem tą płytę i dlaczego ją kupiłem? Kupiłem ją dlatego, że... Właśnie, czemu ty ją kupiłeś? No bo u nas na polskim YouTubie... Cię prosiłem. Nie, u nas na polskim YouTubie po prostu nie ma nic. Ja chciałem po prostu wziąć taką płytę i się nią pobawić tak po prostu, bo nikt tego nie sprawdzał. Okazuje się, że jest racjonalny powód, dlaczego nikt tego nie zrobił wcześniej. Tak. Ale my przecieramy szlak, żebyście wy szli po zamiecionej ulicy. Ryzen 1200 AF. Cztery rdzenie. Cztery wątki. Technologia Zen 1. Si. Tylko, że tam była w 12 nanometrach, więc troszeczkę ulepszony proces.
W Cinebenchu, tutaj wam wrzucę teraz wykresy, jak to wygląda, jest naprawdę bardzo mała różnica pomiędzy 16-rdzeniowym Opteronem, a 4-rdzeniowym, 4-wątkowym Ryzenem jest bardzo mała różnica, więc AMD tutaj wykonało wielki progres przez te lata i to naprawdę wielki szacun, że teraz 4-rdzeniowy procesor jest w stanie zamieść takiego Opterona. Nie dość, że bierze mniej mocy, to jeszcze w grach się 3 razy lepiej spisuje, więc... I mam nadzieję, że w 2022 roku zobaczymy taką samą, że tak powiem, zagrywkę ze strony Intela. Czyli teraz okres stagnacji, no powiedzmy, że męczenie kota przy 14 nanometrach, ale jak Intel wjedzie na pełnej z 7, kto wie, 5. Pamiętajcie, konkurencja jest zawsze dobra dla konsumentów, dokładnie, czyli dla nas. Zawsze im służy. Dziękuję, że chciałeś mi tutaj uczestniczyć, zaprosiłeś mnie do tego pięknego miejsca. Piąteczka? To ja czuję się... w tym momencie zaszczycony i zapraszam na oczywiście jeszcze więcej. Łapeczka, subiczek, no i zapraszamy do kolejnych materiałów. Tak, u Michała spróbujemy zrobić coś fajnego. Na razie. BIOS.